Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi ma przede wszystkim jeden cel – integrację mieszkańców i zachęcanie ich do aktywności. Sołectwo Radolina jest jednym z 33, które zostały nagrodzone w całej Wielkopolsce. Gala w Golinie to jest jedna z czterech takich uroczystości, które organizujemy. Tutaj wręczyliśmy te nagrody i wyróżnienia dla części wschodniej Wielkopolski. Oceniamy aktywność sołectw, tych, które biorą udział w programie Wielkopolska Odnowa Wsi. I sołectwo Radolina jest jednym z tych najaktywniejszych, stąd znalazło się w gronie laureatów. To nie tylko wyróżnienie, ale również prestiż, w jaki sposób promocja gminy na forum powiatu, województwa wielkopolskiego. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, wręcz w szoku. Bardzo się cieszymy z tego wyróżnienia. No oczywiście serce mocniej zabiło, gdy usłyszeliśmy Radolinę. Pierwsi mieliśmy strategię rozwoju, nawet plan odnowy Radoliny i założyliśmy jako pierwsi stowarzyszenie, nasza Radolina. No i tak można powiedzieć, że jesteśmy liderem w tym, w naszej gminie. Byśmy chcieli podziękować panu burmistrzowi Mirosławowi Durczyńskiemu, tak, za wsparcie, za pomoc. Bo bez wsparcia samorządu nie ma szans. Nic by się nie udało. To służy również takiej nobilitacji na forum gminy i przykład dla pozostałych sołectw, że można nawet w takim małym sołectwie coś dobrego zrobić, zapoczątkować, które mogłoby służyć wszystkim mieszkańcom. Ludzie potrzebowali lidera, wokół którego się skupią i takim liderem jest Krzysztof Szymański. Skupił nas wokół siebie, dobrał sobie ludzi, z którymi pracuje i dzięki Bogu się udaje.